dobry, dobry. Dobry, a co to samoobsługa jest? Dobry, no, tak. Dobry. A nie miałby pan jakiejś może ciepłej herbaty gorącej, bo tak jakoś tak... A gdzie ja ci tu gorącą herbatę na saturatorku znajdę? No... A gdzie to chcecie jechać? No my to do szkoły 37 jedziemy. Do szkoły 37 chcecie jechać? No. A to już drugi raz tędy jedziecie? Drugi raz tędy jedziecie, ja was widziałem. No może, bo nie znam. No to dobre, no to siadajcie, no. A co? Za problem, no. No tu. Siadać na tym? No siadaj, siadaj, no. No. Jedziemy, no. Ja to też mam syna, to znam te areały wzajemnych napięć, no. Jak mój ten syn ci się urodził, to ci od razu ci się koledzy mi nad kołyską zgromadzili i mówi, jak ci on baboży, jak ci on baboży. Ja mówię, dziecko, jak ty mi baboży? A on mówi, że do szkoły pójdzie. Ja mówię, dziecko, my takiej szkoły ty nie pójdzie. A on mówi, że na fizjoterapię. Że ma drugie podejście, że nie zaliczył tego pierwszego podejścia do tego egzaminu, tego panewki i trudne kręgi w organizmach, no jakoś. Ja mówię, dziecko. Ja mówię, ile ci zabrakło? A on mówi, no tata, no. Ja mówię, tata, teraz tata. No 37 punktów. Mówię, no 37, no. A, 37 akurat, nie? Ja mówię, no to chyba dużo, nie? A on mówi, no nie mało. No i taka ci od razu różnica zdań. Ja mówię, dziecko. On mówi, do kogo ty jesteś w ogóle podobny? On mówi, tata. A my tata. My do kogo ty jesteś podobny? On mówi, jak do kogo? A on mówi, no jak do kogo? On mówi, do mamy i do ciebie. A on mówi, no faktycznie. No idealny mix. Prawa strona, taka stado takich bukłaków, to takie pokręcone. Jak u mojej małżonki, a lewa ci strona elegancka, ci wyczesane, podgolone, ci podcięte, jak u mnie. I on ci prosto z tej, fizjoterapii, prosto ci idzie na te automaty. Ja mówię, dziecko, gdzie ty mi na automaty idziesz? No jak go nie puścisz na automaty, jak on cię kochał w automatach? No kogo tam poznał? No kogo tam poznał? No swoją przyszłą małżonkę tam poznał. Co ci on na jednym automacie, to ona na drugim. Co on skończy na jednym, to ona biegnie na drugim. I rok, biegają pomiędzy tymi automatami, biegają. I ci z automatu ci prosto, gdzie pod ołtarz ci. No mówię, dziecko, z automatu ci pod ołtarz pójdziesz. A on mówi, tata. A on mówi, tak, tata. Jestem twoim tatą. I on mówi ci, postawił ci ultimatum, mówi, dwóch, góra mówi, pięciu ci ministrantów. Ksiądz się zgodził. No mówi, no nie ma problemu. Formuła za formułą, to ci oni pięknie, ci ładnie ci odpowiadają. Ja Wiola, bo ona Wiola miała na imię. Ja chcecie, to on też ja Henryk, bo Henryk po mnie miał na imię, to on też ja chcecie. No pięknie, wszystko ładnie. Ksiądz ci powiedział, no to raczej możecie pocałować. No jak ci się... Nie dziecko. Jak ci nie przywarli do siebie? No pół i sześć, czyli 6,5 godzin takiego całowania. Tylko takie jak z przedszkola, takie ci buzie, takie zamknięte ci te buzie. Nic nie puści, nic. Zamknięte i kręci tą buzią, kręcą tymi głowami. No, dziecko. A ksiądz chciał, no chłopaczyna też jeszcze coś z tego dnia mieć, na jakieś prymicje jechać, czy co? Dopiero świadek Abłamowicz podszedł do nich i mówi, no słuchajcie, no dajcie spokój, mówi. Na prymicje chce jechać, no. No tak im to już wytłumaczył, no bo... No i faktycznie się udało. I potem na wesele, mówię, dziecko. Ze ślubu ci na wesele. Proszę ci na parkiet. Mówi, tata, przebój grają. Mówi, dziecko, na weselach przeboje. Dziecko. A to był taki ten, i to ten lider jakiś lider śpiewa. Mówi, dziecko, lider ci śpiewa. Ja nigdy nie widziałem, żeby jakiś lider śpiewał.
A on tak, ja może tak, będę tak. A on taki lider, taki wyszedł, taki lider, taki szczuplutki, malutki ten lider. I taki tak, przeżywam życie z kontry. Przeżywam życie z kontry. Nie atakuję, umiem pięknie bronić się. Siłą przeciwnika żyje. Siłą przeciwnika żyje. No. I dopiero świadek Abamowicz podszedł. Do mnie. I ja mówię. A ten Abamowicz to. A to ci było takie chude dziecko. On tam niby, że w domu tam w mieszkaniu założył ci jakiś taki mini zoo. Że to niby dla takich. Sąsiedzi tam przychodzili, mu dawali mu jakieś grosiki, że to niby na paszę. A co ci to zjadło? Takie no sympatyczne ci to mordki miało, a potem się to porozłaziło. Nie wiadomo co, gdzie, jak. Ja mówię, Abamowicz, co dalej? I on mówi, że w kaskaderkę poszedł. Że w świat kaskaderki poszedł. No podobno ci, rewelacyjnie ci robi kocie plecy. No gdzie nie w jakim filmie, jakie kocie plecy, od razu dzwońcie po Abłamowicza. Jak się nie nastroszy, nie napnie, wszyscy zadowoleni podglądają, jak on ci tak staci, taki. No ja Abłamowicz, no i co dalej? A mówi, że no teraz co ćwiczysz? A mówi, no pantery siad będę robił, ale... Ja Abłamowicz! No ale... Wieku, oni ci dawno poszli! No to co ty mi nie mówisz? Po tego statura co mi nie mówisz? Co mi nie mówisz?